Witam w moim serwisie. Dzisiaj mamy, nie patrzę, moje ręce całe są już w tuszu. Dzisiaj mamy Brodera DCP-J125. I dzisiaj pokażę na tym przykładzie, jak się zeruje liczniki w tym modelu. Otóż w tym celu przyciskamy OK, menu, mono, raz, dwa, trzy, cztery. Mamy taki komunikat tutaj. Teraz musimy wpisać kod, jest to 80, do góry na dół numer strzałkami, klikam. Wybieram, no łapostość, wybieram 8. Kurczę, o, może zablokuję w telefonie. Tak, wybieram 8, no i 0. Mam 80, to jest taki kodzik. Teraz guzikiem mono mogę przełączać stany. Ja w tej drukarce chwilę temu zerowałem te stany, nim pomyślałem, że fajnie byłoby wam pokazać. Musimy tutaj dojechać, tu są różne parametry. Ja ciągle klikam tym mono. O, dokładnie, widzicie? Mam w tym momencie 3000 coś tam kartek. Ale co jeszcze dalej? Nie to kliknąłem. Jeszcze raz 80. Anuluje się czerwonym. Jakieś błędy jak się ma. To się za daleko do zera. O, jeszcze raz ten mono. Klikam, teraz już szybciej. Tutaj są tam te wszystkie parametry. Ile monokopii, widzicie, u mnie wszystko pod zero praktycznie. Teraz ją trochę czyściłem, trochę ją próbowałem ratować. W tym modelu chyba głowica jest jeszcze zaschnięta. W każdym razie tutaj wszędzie już mam 0, 0, 0, 0 praktycznie wszędzie. Jak zerować liczniki, jeszcze pokażę. Żeby wyzerować licznik, musimy wpisać kod 2 7 każdy OK potwierdza, nie? 8 i na końcu mamy 3 i też tu OK. Każdą po kolei to stosuję OK. I w tym momencie zrobiło mi się 0. Dalej schodzę sobie tutaj w mono. Numer tam kraju. Tam te wszystkie kody. O. K0. PLA0 zużyte. BK0 razy na tuszach. No SS, BK ciężko wykasować, też się pewnie da. Także udaje mi się, o, media 0. Większość udaje wykasować. Teraz tu mamy na przykład ten. I tak samo go teraz wykasuję. Bo to się, powiedzmy, że pozycję wykasuje tym sposobem, nie? Więc znowu stukam. 2. OK. 7. Teraz stukam 8. No i na końcu było 3. OK. I zrobiło się 0. I tak mogę każdy po kolei, wybierając tym mono, mogę każdy licznik po kolei wykasować. Wipa tak samo. Podaję ten kod i wipa zeruje. W naszej drukarce niestety jest głowica zatkana. Jest teraz specjalnym preparatem pokryta. To widać, jak pojedzie, pęcherzyki wychodzą. To one są drożne. Postaram się tutaj przybliżyć, tak żeby można było zobaczyć, jak jest zbudowana głowica takiej drukarki Brother. O. I te kropeczki takie, to jest to czerwone i niebieskie i te, to są drożne dysze, a reszta jest niedrożna. I tak wygląda głowica po wyjęciu od spodu, to jeździ papierem. Tam są mikrogrzałeczki i to
jest nagrzewane w imieniu chwili w nanosekundach do potężnych temperatur. Tutaj mamy ten pampers cały, zobaczcie, to już jest cały pełny pampers tuszu. To tyle już zostało przepompowane i nie udało się klientowi oczyścić głowicy. Pewnie niedługo będę musiał rozebrać tą głowicę całkowicie i ręcznie strzykawką ją po prostu oczyścić. I teraz patrzymy na proces czyszczenia głowicy automatyczny, tak to wygląda. Tam jest taki element, gdzie on zasysa i podciśnienie. I tymi wężykami płynie to do tego pampersa. Jak to wygląda? Czy się uda? Nie wiem, bo to jest bardzo mocno zaschnięta głowica. Drukarka musi być bardzo długo nieużywana. Tutaj fajnie widać, jest taki laser czerwony, gdzieś on świeci przy pompce, o, i on patrzy na obroty i klarowność. Dalej czyści, jak spojrzałem na świetlacz. Na razie to jakiegoś tam podciśnienia to nie robi, ale tutaj sobie tam tak sobie. Tutaj jeszcze taki pampers jest na dole. To jest właśnie ta brudna strona drukarki. I to wszystko aż pełne tuszu. I to się właśnie wymienia, gdy się zapełni, bo ja się wyleje i zaleje nam cały stół, biurko. Tak to się kształtuje. Jeszcze raz tu wejdę sobie w menu. Zarządzanie tuszami, czyszczenie, wszystko. Teraz przy drugim powinno przyciągać ten tusz. O, widać jak płynie. Tak jest, teraz kolory. I tu widać jak jest krapla, nie? O, dokładnie. Leje się tu tusz. I tak wygląda proces czyszczenia w drukarce. Głównie to tak wygląda, tutaj są te wężyki od stacji podawania tuszy. Tutaj jak odjeżdża, widzimy, że pod głowicą jest taka uszczelka, ona się podnosi, przysysa i on próbuje po prostu udrożnić tą głowicę. Tutaj widzę jakiś jakby rdza. No, stan drukarki nie jest za ciekawy. Tak to się kształtuje. Czy się uda? Zobaczymy. No i co? Rozebrana głowica, oczyszczona, przepompowana strzykawką, wszystko zrobione, tusze nowe włożone.
nie pomogło, tu jest jakaś rdza. No niestety, nie wszystko możemy naprawić. Dalszy etap to wymiana tej głowicy. Myślę, że będzie to cena nowej drukarki. Także naprawić się da, natomiast chodzi o opłacalność. No i to wszystko, nie? To się do wymiany. Już się upewniłem. Tak to się kształtuje. Taka jest brudna prawda o drukarkach atramentowych. Pozdrawiam ślicznie, no i do zobaczenia. Być może uda się kiedyś coś naprawić. Jeszcze takie postscriptum. No nie udało się. To jest stan, kiedy klient mi przyniósł drukarkę. To ja oddaję. Już nic więcej nie zrobię. Także mam cały czarny odzyskany, trochę żółtego. Prawie cały niebieski, no i troszeczkę lepszy jest czerwony. Tutaj mamy te liczniki, które pokazywałem i tu widzimy, że jest wszędzie zero, że łącznie dwie kartki wydrukował. I to są te raporty. No i kalibracji linii. I niestety, albo stety, w takim stanie to muszę oddać. Normalnie drukuję. To jest jakaś kserówka naszego cennika. Także tyle się udało zrobić.